Drogą krajową numer 86 jadę z Tychów w kierunku Katowic. Przede mną remontowany odcinek, remontowany węzeł, przebudowywany węzeł Giszowiec. Tutaj zjeżdżam na lewy pas ze względu na uszkodzony pojazd na pasie awaryjnym, który jest zbierany na AWT. Natomiast, o właśnie, zwróćmy uwagę. Tutaj już pojawiają nam się znaki, że prawy pas będzie pasem wyłącznie do skrętu w prawo, lewy będzie nam jechał w kierunku węzła. Wobec czego to już jest informacja ku temu, abyśmy tak naprawdę ustawiali się na tym lewym pasie, chcąc kontynuować jazdę właśnie w kierunku autostrady A4. Tutaj tak naprawdę już nie powinniśmy, no może jeszcze jakieś ostatki pojazdów mogłyby się jeszcze pojawiać, które gdzieś tam chciałyby zmienić ten pas. Natomiast jak pokazuje życie, no jest zupełnie inaczej. Kolejna już informacja o tym, że prawy pas jest pasem wyłącznie do skrętu w prawo. Że chcąc jechać w kierunku autostrady, chcąc przejeżdżać przez remontowany węzeł, musimy zająć tylko i wyłącznie lewy pas. I zwróćmy uwagę, tutaj na pasie prawym widać pojazd, który zamierza ten pas zmienić. On akurat będzie wjeżdżał za mnie. Ktoś powie, aby się odpowiednio ustawić, bo trzeba znać drogę, że tutaj się korkuje. Ja nie mówię o tym, abyśmy ten pas zmieniali nie wiadomo gdzie tam w Tychach, ale w momencie, gdy mamy pierwszą informację, którą pokazałem, już o tej zmianie pasa powinniśmy myśleć. A tymczasem są kierowcy, którzy nawet do końca pasa jadą. Zresztą co do tego kierowcy, nawet jadąc wtedy pozwoliłem sobie na niewybredny komentarz. W prawo tylko tu możesz jechać. W prawo. Się ciśniesz. Natomiast co do samego węzła Giszowiec, nie mamy tutaj żadnych zmian od mojego ostatniego pobytu tutaj, a przejeżdżałem tędy gdzieś około miesiąca temu. W dalszym ciągu ruch dwukierunkowy jest z nią w kierunku autostrady A4 od Tychów. Po jednym pasie w każdym kierunku